Monika Jaworska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Przed nami 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Gorzowie uroczystości rozpoczną się od złożenia kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 13 w gorzowskiej katedrze odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na plac Grunwaldzki, gdzie o godzinie 14.15 odbędą się oficjalne uroczystości. Miasto jak co roku pomaga władzom wojewódzkim, czyli wojewodzie lubuskiemu, pracownikom Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w organizacji uroczystości państwowych. Jesteśmy wsparciem organizacyjnym, logistycznym, natomiast jako miasto dodatkowo proponujemy w tym roku takie dwie, myślę, sympatyczne akcje. Po raz drugi będziemy realizować akcję Rośnijmy Razem. To jest akcja dedykowana młodym rodzicom, których dzieci urodziły się w ostatnim roku w Gorzowie lub w Gorzowie mieszkają. Na polu golfowym Zawarcie razem ze spółką Ineco, nad leśnictwem Kłoda będziemy sadzić drzewa z okazji narodzin dzieci. 100 drzewek pojawi się 11 listopada, bo tylu rodziców zgłosiło się do akcji. Sympatyczne, radosne świętowanie, a do tego jeszcze powiększamy ten obszar zielony w mieście, na czym też bardzo nam zależy. Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz trzeci przy wsparciu klubów koszykarskich organizuje turniej dla młodzieży, niepodległościowy turniej dla młodzieży w systemie 3x3 dla różnych grup wiekowych. Mamy takie gwiazdy jak Dariusz Maciejewski, Agnieszka Szot i Andrzej Stefanowicz. Przy ich wsparciu młodzież będzie rywalizowała. Fajne nagrody, świetna zabawa, zapraszamy do kibicowania. A jeszcze dodatkowo miasto w tym roku też już po raz kolejny postawiło na biało-czerwone barwy. Urząd Miasta już od godziny 16 będzie oświetlony aż do godziny 22. To jest propozycja dla wszystkich, którzy będą spacerować po mieście. Wieczór teraz długi, można obserwować to. Natomiast dodatkowo jeszcze miejski budynek, czyli Filharmonia Gorzowska, oświetlona będzie 2 dni. Dzień przed Świętem Niepodległości z okazji koncertu niepodległościowego i już normalnie w Święto Niepodległości też do późnych godzin wieczornych Filharmonia będzie podświetlona biało-czerwone barwy. Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie i Hotel Fado zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. Piąta degustacyjna kolacja charytatywna odbędzie się 8 grudnia. To nie tylko podróż kulinarna, ale także szlachetny gest wsparcia dla potrzebujących. Piąta edycja, mam nadzieję, że tak cudowna jak wszystkie pozostałe. Już od kilku lat działamy na rzecz naszego hospicjum poprzez te kolacje. Organizujemy je po raz piąty. Biorą udział wszyscy nasi najlepsi kucharze tutaj z Gorzowa. Naprawdę śmietanka, jeśli chodzi o zaplecze gastronomiczne Gorzowa. Potrawy są przecudowne, przecudownie podane, wspaniale przygotowane, no i przede wszystkim smaczne. Poza potrawami oczywiście w trakcie kolacji odbędą się również licytacje, w trakcie których będziemy zbierać środki na rozbudowę naszego hospicjum, a także dla gości wystąpią młodzi artyści gorzowscy. Dwie dziewczyny, które pięknie śpiewają i myślę, że bardzo, bardzo ładnie przeprowadzą swoje występy. Zapraszamy wszystkich Państwa na naszą kolację. Pragniemy dopieścić kubki smakowe wszystkich mieszkańców Gorzowa i okolicy, no i zebrać jak największe fundusze na rozbudowę naszego hospicjum. Przy ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie trwa przebudowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Proces ten ma na celu stworzenie nowej, znacznie większej i nowoczesnej siedziby dla lubuskich strażaków. Wewnątrz budynku znajdą się różne wydziały komendy, w tym istniejące już stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego, a także nowy punkt obsługi petentów. Wszyscy mieszkańcy Gorzowa mogą zauważyć, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej na ulicy Wyszyńskiego zmienia się. Zmienia się dlatego, że prowadzimy w tej chwili budowę, rozbudowujemy budynek. Zniknęła część stara, część kondygnacji. W tej chwili budowany jest 3-piętrowy budynek, który swoją bryłą będzie przypominał ten, który już od pewnego czasu stoi, w którym znajduje się m.in. stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego. Na chwilę obecną trwają prace, które na szczęście
dosyć szybko postępują, nie mamy żadnych opóźnień, a zgodnie z umową, zgodnie z planami, pierwszy etap, a więc wybudowania tego budynku, który widać od strony ulicy Wyszyńskiego, zostanie zakończony pod koniec przyszłego roku, natomiast całość budowy powinna być zrealizowana do listopada, grudnia roku 2025, dlatego że po tym pierwszym etapie nastąpi kolejny etap w postaci przebudowy tutaj w środku parku, gdzie będą stały samochody, a właściwie parkingu, który będzie również w odpowiedni sposób przystosowany, rozbudowany po to, żeby można było swobodnie przetrzymywać pojazdy, ale przede wszystkim obecny budynek, stary budynek Komendy Wojewódzkiej zostanie również przebudowany. Tutaj będą znajdować się przede wszystkim sale szkoleniowe, również będą części magazynowe. Wszystko przede wszystkim po to, żeby ułatwić pracę strażakom, żeby poprawić komfort, ale również dla samych mieszkańców będzie osobne pomieszczenie, chociażby dla petentów, gdzie petenci będą mogli przyjść, złożyć odpowiednie dokumenty w wydzielonym do tego typu pomieszczeniu. W sobotę piłkarze gorzowskiego Stilonu podejmą w domowym meczu drugi zespół Śląska Wrocław. Jesienne rozgrywki w ramach trzeciej ligi powoli zbliżają się ku końcowi. To będzie ostatnie spotkanie przed własną publicznością w obecnej rundzie. No jutro, jutrzejszy mecz na pewno będzie przeciwnik z wyższych jakby sfer tabeli, z Śląsk Wrocław. To są rezerwy. Zespół na pewno bardzo dobrze grający w piłkę. Zespół, który na pewno aspiruje do gry o awans, do wyższej ligi. Na pewno spodziewam się meczu ciężkiego. Zespół Śląska dużo utrzymuje się przy piłce. My będziemy chcieli zniwelować ich atuty i zagrać dobre spotkanie, bo wiemy, że dla kibiców to jest na tyle ważne, bo ostatni mecz w tym roku w Gorzowie. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszamy już w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.